będzie druga część filmu, który będącego recenzją Gabora Mate i doktora Gordona Neufelda Więź, takiej książki. No jeśli nie uda mi się tych dwóch filmów złożyć, no to będą dwie części dla tej recenzji. Ponieważ przestał mi działać aparat, już się przyzwyczaiłam. Czasami to myślę, że jednak coś w tym jest. Jak chce się powiedzieć coś prawdziwego i wartościowego, to zaczyna coś się dziać z energią. Akurat u mnie jest to technika. Może lepiej niż by to miało być cokolwiek innego. W każdym razie przestało działać, więc robię to na telefonie i nie wiem, czy takie dwa filmy da się złożyć w jeden. Słuchajcie, dalej, ja przerwałam mi wtedy, kiedy mówiłam o właśnie cennym tym czasie, który dzieci spędzają w szkole. Mówiłam o tym, że często najcenniejsze, co dzieci chcą wynieść ze szkoły, to jest relacja ich z rówieśnikami. A tak naprawdę przecież szkoła nie po to jest, wszystko jest postawione na głowie, zdajmy sobie z tego sprawę. I nie dziwcie się, że jeżeli dzieci spędzają większość swojego czasu między rówieśnikami i w szkole, to nie macie tak naprawdę z nimi nic jakby do pogadania i nie macie z nimi więzi i trudno jest wam przekazać im swoje wartości. To jest zwyczajna konsekwencja. Zwłaszcza jeżeli od początku tak prowadziliście dziecko, w sensie jeżeli od początku dziecko było w żłobku, tam w przedszkolu, okej. To jest po prostu konsekwencja. Dobrze, na końcu dalej, bo to jest bardzo ciekawa książka. Ja ją dzisiaj kupiłam. Ja ją po prostu znam, bo ja znam tego pana, ja wiem, o czym on mówi. Natomiast tak przeglądam, tak jakbym przeglądała książkę w księgarni. Próbuję wam powiedzieć, że to jest ważna książka. Jeżeli nie macie problemów z kasą, to ją kupcie. Albo odłóżcie i kupcie. A może jest, nie sądzę, że była w bibliotece jeszcze. W każdym razie tak, dalej, rozdział 20, strona 289, kwestia wyczucia czasu. I tu mi się to podoba też, ponieważ ja mam taki pogląd. Tak, ten pan to jest po prostu zwyczajnie, tak jak powiedziałam, ten to jest, zdaje się, neurobiolog. Natomiast Gabor Mate, to tak jak powiedziałam, to jest lekarz z zaburzeń i uzależnień. No i profesor na uniwersytecie i tak dalej. Mądry człowiek, bardzo mądry człowiek. Natomiast on w pewnym momencie też mówi właśnie o multimediach. I to jest też taki bardzo zapalny kolejny temat. I taki temat też taki palący w środowisku, w którym ja się obracam, czyli edukacji alternatywnej. No ale tak jak ja mówię, ja bardzo często nadeptuję ludziom na odcisk, nie muszę wiedzieć czasem tego bezpośrednio w relacjach, albo mówię na przykład właśnie tymi filmami, bo to jest tak, że czasami mówię jednocześnie i tak, i nie, a jeszcze dodaję, bo to zależy. Tak, bo to zależy. To tak jak z prawdą. I tak, jest jakby nienaruszalna jedyna i każdy ma swoją prawdę. Dobro jest i zło jakby nienaruszalne, jak gdyby istnieje, a jednocześnie nie istnieje. Okay? A jednocześnie wszystko jest neutralne. To zależy. Świat nie jest taki prosty, że żyjemy w opozycjach. No i tak samo jest z tymi multimediami, ale cieszę się, że sporo osób ma taki pogląd, bo w edukacji alternatywnej często panuje taki pogląd, że pozwolono dzieciom jakby robić co chcą, ale pojawiają się też głosy rozsądku, na przykład Agnieszka Stein ma gdzieś tam taki film, gdzie mówi, że no halo, halo, jakby pozwólmy, ale jeżeli, uwaga, jeżeli nie macie zbudowanej relacji, to by oznaczało, że dziecko kierując się w kierunku multimediów będzie w to wsiąkać, bo ono szuka na przykład wolności i relacji. Jeżeli na przykład dziecko ma bardzo dużo, jest obarczone wieloma obowiązkami, tylko szkoła, 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 ciągle i jakby wśród rówieśników nie doznaje zaspokojenia swoich ambicji i tak dalej, i w szkole, i w domu, też ciągle mu się coś każe, przychodzi, robi pracę domową i tak dalej, czyli nie ma wolności, to tam będzie szukać wolności, to już ludzie mówią, psychologowie to mówią, a z drugiej strony będzie tam szukać więzi niejako, tak? Tylko, że to mogą być więzi takie właśnie sztuczne, okej? Okej, sztuczne więzi. Podczas gdy tak naprawdę powinna najpierw być zbudowana więź,
Rodzicielska, więź rodzinna. I tu jest tak, strona 289. Czy jest coś złego w samych urządzeniach cyfrowych jako takich? Czy powinniśmy próbować chronić dzieci przez posługiwaniem się nimi? Bez wątpienia nie. I ja też nie mówię, że jakby jest coś złego. Nie. Uwielbiam eksperymenty pana Shugaty Mitry. Wiecie, ten Hindus, który postawił tam komputer gdzieś w Indiach i dzieci same się nauczyły obsługiwania tego, bo dziecko jest kompetentne. Zgadzam się też z Julem. Tak, zgadzam się. Ale to nie znaczy, że mamy wolną Amerykankę. Cyfrowa rewolucja jest nieodwracalna. Próby zatrzymania tego są bezcelowe, zgadza się. W samych urządzeniach nie ma nic złego. Problem dotyczy sposobu ich wykorzystywania, zwłaszcza przez dzieci. Pytanie polega na tym, kiedy dzieciom udostępniać, a kiedy do nich zniechęcać. To samo mówię o książkach. Jeżeli nie, to są mówię o czytaniu, pisaniu, malowaniu, muzyce, jeżeli nie zrobimy tego wcześniej i na gruncie, bazując na relacji, to po prostu to, o ile dziecko nie jest jakoś szczególnie utalentowane, nie ma takiego celu życiowego i tak dalej, to się nie pojawi w życiu. Dziecko nie będzie czytać, nie będzie rysować, nie będzie malować, nie będzie się interesować sztuką, nie będzie słuchał muzyki klasycznej i tak dalej. Cudów takich nie ma. Dobra, dalej jest na przykład o alkoholu, no bo ten pan się w tym specjalizuje. I fajne porównanie. Alkohol może być odświętnym katalizatorem spotkań towarzyskich, elementem rytuałów i zabaw, ale także nie jest odpowiedni dla dzieci. Usypia on system alarmowy, który ma nas chronić przed popadaniem w kłopoty. Jest powszechnie osiągalny, ale rodzice starają się kontrolować dostęp do niego. I podoba mi się to, bo to jest dobre porównanie do multimediów. Właśnie. Ja mówię też od innej mańki, od innej strony, że słuchajcie, to nie jest to samo. Słowo, na przykład ta książka, bo jest taki argument, że można się uzależnić też od czytania książek. No nie do końca. Słowo jest dużo bardziej wymagające, to jest inna specyfika jakby pojmowania świata. Słowo to jest trochę co innego, a obraz, czyli wszystko to, co jest w multimediach, jest inaczej, działa bezpośrednio na naszą podświadomość, na jakby archetypy, które tam w nas są i tak dalej. Dlatego dzieci łatwiej wsiąkają w multimedia. I tam jest śmieszne mówienie takich rzeczy, a mówi to... A już nie będę mówić po nazwisku. Ktoś, kto tworzy szkołę demokratyczną, ale no nie wiem. Dobra. Co dalej? I dalej. Gdzieś tam jest Jean-Jacques Rousseau. No taki cytat, powiedzmy. Strona 291. Ze względu na to, że wyszliśmy z roli moderatorów i staliśmy się forpocztą społeczeństwa, ryzyko, iż wystawimy dzieci na pokusy, jest dziś większe. Co by się stało, gdybyśmy rozłożyli ciastka na stole, wyjęli z barku alkohol i znieśli wszelkie tabu związane z kontaktami seksualnymi? A przecież wstawiamy im telewizory do sypialni, wkładamy telefony komórkowe do kieszeni i udzielamy nieograniczonego dostępu do osobistych urządzeń cyfrowych. Niewielu dorosłych radzi sobie w kontaktach internetowych. Dlaczego więc spodziewałem się, że będą to potrafiły dzieci? Dlatego ja wprost mówię. Ja na przykład dziecku mówię wprost, bo można powiedzieć wprost, nie mówmy tak, że co, wiecie jak niektórzy mówią, cytuję teraz, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, tak? No ja tak nie mówię, ale mówię, kochanie, zobacz, ja nieraz tak się zasiedzę przy komputerze, że przypalam garnek. Ja mam 44 lata, ty masz 10. To znaczy, że tobie też się to zdarzy, a prawdopodobieństwo jest właściwie jeszcze większe, że się zagapisz, że po prostu będziesz tu długo siedział, że w to wsiąkniesz. Moje dziecko, które miało trochę więcej czasu w wakacje na przykład na Minecrafta, już nie wiem o tym, że dla mnie to jest indoktrynacja, mówiłam o tym gdzie indziej, wsiąkło w to. Nie mogło w ogóle o niczym innym mówić, nie potrafiło czytać książek i tak dalej. Jak zmniejszyłam to, zaczęłam więcej o tym rozmawiać, to wróciły wszystkie dobre stare nawyki. Jeżeli one są, to wrócą. Jeżeli w dobrym momencie się zorientujecie. Jeżeli ich nie było, to macie problem. Dlatego moje dziecko ma godzinę dziennie i ten Minecraft nadal jeszcze jest, obserwuje temat. Bo to też nie miało być tak, że traktujemy dziecka jak jakiegoś niewolnika i będziemy im mówić, ty masz to. Wolę o tym rozmawiać, uświadamiać i obserwować, co się dzieje. 10-latek to jest duże dziecko. Jednak już.
Dalej, ciekawe cytaty. 292. Z opublikowanego w 2010 roku raportu jakiegoś tam Gwen Shojin o OKFE wynikało, że nawet rodziny, które nie mają co włożyć do garnka, kupują dzieciom urządzenia cyfrowe, bo chcą, żeby były członkami społeczeństwa. Paranoja jak dla mnie. Rodzice zanadto się przejmują, że ich dzieci będą uważane za dziwaków, jeżeli nie włączą się do globalnej sieci. O wiele większą wagę powinniśmy przykładać do pomagania dzieciom w uświadomieniu sobie własnego ludzkiego potencjału. Zgoda. Niedostrzeganie skutków cyfrowych technologii nie różni się od ignorancji w kwestii zjawiska zorientowania na rówieśników. Za normą uznaje się to, co powszechne, a nie to, co naturalne albo zdrowe. Nie można, dzieci trzeba od początku uczyć nie dostosowywania się do innych i do społeczeństwa, ale indywidualizmu, bo dostosowanie się przyjdzie samo, a indywidualizm jest dużo trudniejszy. My powinniśmy być przykładem indywidualizmu. Dostosowanie, oczywiście, dostosowanie się do siebie, ale jak bronić swojej tożsamości. Za normę uznają się to, co powszechne, mówiłam. Tę bezkrytyczność dodatkowo ugruntowuje zauroczenie technologią i naiwne założenie, że jeśli coś jest dobre dla dorosłych, musi być zarazem dobre dla dzieci. Jak przekonać rodziców i nauczycieli o konieczności zapewnienia dziecku przestrzeni do dojrzewania? Dzisiejsze społeczeństwo tego za nas nie zrobi. Jesteśmy zdani na siebie, dlatego potrzebujemy zbiorowej świadomości i wzajemnie zrozumiałego języka. Dalej czytam tylko już nagłówki. Na cyfrowe kontakty towarzyskie jest czas i pora. To mówi Agnieszka Stein i w tym się z nią zgadzam. I najlepiej, żeby to było w obecności rodzica. No, moje dziecko ma oddzielny swój pokój, aczkolwiek relacja jest najważniejsza. W sensie musicie wiedzieć, co się dzieje, niech ono do was mówi, co robiło, bo jeszcze jeżeli relacja jest dobra, to dziecko jest zawsze takie podekscytowane po odejściu od internetu, czy tam od tej gry, czy czegokolwiek i chce o tym mówić. Słuchajcie, wtedy wiecie, co się dzieje. I okej, na cyfrowe kontakty towarzyskie jest czas i pora. Ten czas przychodzi, gdy dzieci nasycą się kontaktem z dorosłymi. Tak naprawdę jest tak, że zdrowa relacja, zdrowe jest wtedy wszystko, kiedy dzieci do internetu ciągną jakby nie jako substytut relacji z rodzicem, ale bo to ich wciąga, tak? Ale to powinno przyjść potem. U mnie na przykład jest tak, że całe przedpołudnie, aż do tam godziny którejś popołudniowej, to jakby jest bycie razem, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, uczenie się wspólne, obowiązki, jakieś wrzucenie śmieci, zabawa z bratem itd., itd. I dopiero po południu, po tym wszystkim, jak ja zaczynam pracować, to wtedy moje dziecko ma ten czas na komputer. Priorytety też powinny być ustalone. Ale nie tuż przed snem też. Dobrze. Kiedy dziecko naje się zdrowych rzeczy, deser staje się względną nieszkodliwą zachcianką. Wtedy możemy sobie pozwolić na lekkie poluzowanie rygorów w kwestii stołu słodyczy. No właśnie, to można przyrównać do jedzenia, tak? Podobnie jest z głodem więzi. Najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to pozwolić dziecku odejść od nas głodnym. Takie postępowanie tylko przygotowuje grunt pod ukierunkowanie na rówieśników, a w konsekwencji na bezustanne używanie cyfrowych urządzeń, bycie niedojrzałym, młodym. Które niedojrzałym, młodym ludziom umożliwiają utrzymywanie kontaktów z kolegami. Tak oto wracamy do konieczności wypracowania rytuału, zwyczajów i działań, które pozwalałyby nam nawiązać z dziećmi kontakt wzrokowy, skłaniać do uśmiechu i skinienia głową, tylko po to, by zaspokoić potrzebę więzi i uodpornić je na obsesję kontaktu prześladującą ich przyjaciół. Dzieci potrzebują takiej dawki satysfakcjonującej bliskości rano, przed wyjściem do szkoły, potrzebują po powrocie z lekcji do domu, podczas rodzinnych posiłków i wyjątkowych okazji i przed snem. Sztuka polega na takim zachęcaniu ich do przebywania z nami, by nie musiały szukać aprobaty gdzie indziej. Najskuteczniejszą szczepionką przed używaniem cyfrowych urządzeń w celach towarzyskich jest pełne zadowolenie dziecka i zaspokojenie jego potrzeb. Ja też nie jestem tutaj święta. To jest tak, że jakby też zależy od wieku dziecka, bo już nastolatki potrzebują więcej tego kontaktu z rówieśnikami, zależy jaki ma charakter, introwertyk, ekstrawertyk, mnóstwo niuansów, ale jakby podstawa to jest to.
Pora na cyfrowe kontakty przychodzi wtedy, kiedy dziecko jest dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, aby stać na straży własnej tożsamości. Ponieważ trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy to nastąpi, rodzice muszą zaufać intuicyjnej znajomości potomka. I tak. Myślę, że takie malutkie dzieci to jednak nie powinny się przedać przy komputerze. Moje dziecko ogląda jakieś tam bajki w internecie, ale żadnych gier, żadnych... Ja nie jestem za tym. Trzylatek, czterolatek, myślę, że tak do 6 lat. No, nie widzę potrzeby. Mamy bity inteligencji na komputerze, czasami to oglądamy, ale razem. I tyle. I myślę, że to jest bardzo ciekawa książka. Polecam ją. Ta recenzja będzie chyba jednak w 2 częściach. Myślę, że tego się nie da złożyć, ale bardzo, bardzo polecam tę książkę i polecam oglądanie. Jest też o nauce, problemie nauki, niewyuczalni uczniowie. Polecam, wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, przesłuchajcie, polubiajcie, pozdrawiam Jan.